Great Western Trail Nowa Zelandia, wiem, że na to czekacie. Kolejna milionowa kampania Wiedźmina. Sabika już w sklepach. Wygraj insert do Władców Oceanu od firmy Redrewno. To i wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Witajcie w 105. odcinku planszówkowych newsów. Oto lista ostatnich 10 subskrybentów. Sporo się działo w tym tygodniu na kanale, ale zacznę od nowego rozkładu jazdy. Proszę zapamiętać i widzimy się na odcinkach. Pierwszy film to zasady oraz pełna rozgrywka Villages of the Oak Dell. Kampania nadal trwa na Kickstarterze, ale o tym w dziale wspieraczki. Uczta dla Odyna wróciła na sklepowe półki dzięki wydawnictwu Rebel. Sprawdźcie, jak oceniam jakość wykonania edycji 2023, która kosztuje około 240 zł. Nowa topka najbardziej wyczekiwanych gier, tym razem tydzień 42 bieżącego roku. Aż 4 nowości, a jedna gra straciła delikatnie wasze zainteresowanie. Zachęcam do nadrobienia materiałów i zostawienia tam łapki w górę. Już za kilka minut rozwiążę konkurs ze 104 odcinka planszówkowych newsów, w którym do wygrania było wsiąść do pociągu Berlin od wydawnictwa Rebel. Oraz dowiecie się, jak wygrać świetny insert do Władców Oceanu od firmy Redrewno. A tymczasem kliknij suba oraz dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Krótkie intro i zaczynamy. Planszówki pod Szyndzielnią, czyli Beskidzki Festiwal Gier Planszowych. Malownicze podnóża Beskidów zmienią się na 3 dni w centrum niesamowitego świata gier planszowych, karcianych i RPG. Jest to pierwsza edycja tego festiwalu, a odbędzie się on od 3 do 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Bielsku Białej. Bilet normalny na całe 3-dniowe wydarzenie to tylko 10 zł, a ulgowy 5. Na Kickstarterze trwa kampania Villagers of the Oak Dell, czyli wykreślane gry typu euro o budowie miasta. Na kanale znajdziecie moją pełną rozgrywkę, a wsparcie tego projektu w formacie print and play to tylko 5 zł. Od siebie tylko dodam, że jak najbardziej mogę polecić. Pojawiła się nowa aktualizacja w kampanii The Hunters Anno Domini 1492. Został otwarty Pledge Manager. Jeżeli chcecie zmodyfikować swoje wsparcie albo wesprzeć projekt, to macie czas do około połowy grudnia. Pojawiła się również nowa rzecz, a mianowicie zestaw 6 rzeźbionych kości, które możecie dodać do koszyka za 57 zł. Jak można było się spodziewać, Wiedźmin Ścieżka Przeznaczenia ruszyły z przysłowiowego kopyta, bo w zaledwie 3 dni ma już zebrane 2 miliony dolarów. Wynik robi wrażenie, zwłaszcza że do końca kampanii zostało ponad 2 tygodnie. Edycja standardowa kosztuje 55 dolarów, a edycja deluxe 85, oczywiście plus VAT, ale za to wysyłka do Polski jest za darmo. Achtung Cthulhu, czyli osadzona w realiach II wojny światowej, gra fabularna inspirowana twórczością Lovecrafta, ufundowała się na wspieram.to i zebrała niebagatela około 135 tysięcy zł. Wydawnictwo Alice Games zna się na tego typu grach, więc możecie być pewni, że projekt jest w dobrych rękach. A w grze planszowej Heroes of Might and Magic 3 mamy nową aktualizację. Aktualizację odnośnie wysyłki. Ogólnie odsyłam na stronę wspieraczki, bo wiele rzeczy zależy od innych rzeczy i ciężko to jest szybko przedstawić. Great Western Trail Nowa Zelandia od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 75 do 150 minut oraz od 12 roku życia. Cena tej gry to około 200 zł, a premiera jest przewidziana na 17 listopada. To nowa, samodzielna wersja tej jakże popularnej gry. Tym razem wcielamy się w owczarza podążającego wzdłuż szlaku prowadzącego do Wellington. Po drodze stawiaj budynki, kupuj owce na targu, ulepszaj porty i usuwaj napotkane niebezpieczeństwa. Ocena BGG 8,7 przy 954 głosach. Gra MOW od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 2 do 10 osób na około 15 minut oraz od 7 roku życia. Grę znajdziecie już od 57 zł, a premiera przewidziana jest na 3 listopada. MOW to prosta i angażująca gra, w której kolejno zagrywamy karty do stada znajdującego się na stole. Jeżeli nie możemy lub nie chcemy dołożyć kolejnej, wszystkie wyłożone krowy trafiają do naszej obory. Sęk w tym, że niektóre z nich zabierają ze sobą muchy. Zwycięzcą zostanie ta osoba, która będzie miała najmniej owadów, gdy gra dobiegnie końca. Dodatek do Star Wars Shatterpoint Pojedynek Sabotażystów od wydawnictwa Rebel, a jego cena to 50 zł, premiera przewidziana na 3 listopada. Jest to pierwsze rozszerzenie zawierające zupełnie nową misję, która zapewni inne układy celów stanowiące taktyczne wyzwanie dla twoich grup uderzeniowych. Ocena BGG 6,1, a zdobyła 1600 głosów. Karak 2 od wydawnictwa Albi. Jest to gra od 2 do 4 graczy na około 45 minut oraz od 10 roku życia.
Jej cena to 205 zł, a premiera przewidziana na 6 listopada. To samodzielna kontynuacja wielokrotnie nagradzanej familijnej gry Karak. Tym razem mamy do czynienia z heksagonalną, modularną planszą. Herosi walczą z armiami potworów oraz gromadzą zasoby. Dodatki wizualne do gry Flamecraft od Lucky Duck Games. Każdy z tych dodatków to koszt 100 zł, a znajdziecie je w sklepie wydawcy. Figurki smoków, zestaw metalowych monet wraz z sakwą oraz zestaw drewnianych zasobów. Sherlock Holmes, Cienie nad Londynem od wydawnictwa Fox Games. Jest to gra jednoosobowa od 8 roku życia. Jej cena to 40 zł, a premiera przewidziana na 8 listopada. Wciel się w postać Sherlocka Holmesa lub doktora Watsona i podejmij detektywistyczne wyzwanie. Przesłuchuj świadków, badaj miejsca zbrodni, szukając najmniejszych poszlak. Nie lekceważ niczego i nikogo. Nigdy nie wiadomo, który trop doprowadzi cię do rozwiązania sprawy. Upadek Imperium od wydawnictwa Lucky Duck Games. Jest to gra od 2 do 4 graczy, od 45 do 60 minut oraz od 10 roku życia. Cena tej gry to 170 zł, a premiera przewidziana na październik. Jest grą o zachowaniu świetności w obliczu klęski katastrof. Walczy z licznymi katastrofami, takimi jak głód, powodzie czy barbarzyńcy. Gra łączy intuicyjny i elegancki mechanizm odwrotnej licytacji z budowaniem silnika, długoterminowym planowaniem i głębią strategiczną. Ocena BGG 7,1 przy 107 głosach. Kronika Big Box od wydawnictwa Rebel. Cena tej gry to 280 zł. Ta gra wcześniej nazywała się Pokolenia. Dlaczego zmiana nazwy? Nie mam pojęcia. Ale w tym pudle znajdziecie wszystkie wcześniej wydane dodatki. Podczas rozgrywek wcielamy się w przywódców rodów rywalizujących o rozgłos i pozycję. Aby to osiągnąć, będziemy musieli obrać odpowiednią ścieżkę i umiejętnie wykorzystywać możliwości członków naszych rodów. Sidequest Nemesis od wydawnictwa Rebel. Cena tej gry to 50 zł. To gra logiczna, osadzona w świecie survival horror stworzonego przez Adama Kwapińskiego. Talia kart poprowadzi cię przez fabułę, trójwymiarowa scenografia nada klimatu, a zadania sprawdzą twoją kreatywność. Stecz Get Smuminki od wydawnictwa Galacta. Cena tej gry to 130 zł. To rodzinna gra, wrzucanie kostkami i kolorowanie. Każdy gracz wciela się w jednego z bohaterów książek i wyrusza w podróż. Azul Mini od wydawnictwa Rebel, a jego cena to 80 zł. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kompaktowa wersja, w pełni dostosowana do tego, by zabrać ją ze sobą w podróż. Wszystkie elementy z klasycznej edycji zostały pomniejszone, by były bardziej poręczne. Doble Psi Patrol od wydawnictwa Rebel, a cena tej gry to 40 zł. Dzięki nawiązaniu do popularnej serii, a także mniejszej liczbie symboli na kartach, Doble Psi Patrol są w pełni dostosowane do potrzeb najmłodszych graczy. Zawartość pudełka to 30 kart, instrukcja i wytrzymała kolorowa puszka. Gra Ekspedycje od wydawnictwa Phalanx, a jej cena to około 255 zł. Budowanie talii, eksploracja, wariant solo, zajmowanie pól akcji, zbieranie zestawów. Ekspedycje to rywalizacyjna gra o eksploracji oparta na mechanice zagrywania kart i budowaniu silnika, pozwalającego graczom tworzyć potężne kombinacje. Marvel Zombies – Rewolucja Bohaterów od wydawnictwa Portal Games. Cena tej gry to 185 zł. To planszowa gra kooperacyjna, w której wcielamy się w pozostałych przy życiu superbohaterów walczących z hordami zombie oraz innymi bohaterami, którzy zostali już przemienieni w żywe trupy. Wypełniaj misje i ratuj osoby postronne. Gra Sabika od Lucrum Games, a jej cena to 190 zł. Jeżeli jedną z waszych ulubionych mechanik jest mechanika rondla, to ta gra ją jeszcze udoskonala. Łączy ze sobą trzy, a każdy z nich koncentruje się na innym scenariuszu. I w topce, którą nagrywam o najbardziej wyczekiwanych grach planszowych, ostatnio Sabika była na pierwszym miejscu. No i pięknie, nareszcie dużo dodruków i pewnie na któryś z nich czekaliście. Dodatek do Podwodnych Miast, nowe odkrycia, Portal Games. Deluxe Upgrade Pack, Potęgę X, Nieśmiertelność, czyli dodatki do Dune Imperium od Lucky Duck Games. Kilka dodatków do Brzdęka. Nie drażni smoka, Wesoła Kompania, Mokra Robota, Ekspedycje po Złoto i Pajęczyny. Wojownicy Podziemi, druga edycja od Lucrum Games. Oraz Pingwin na lodzie. Karta Impera Victoria minus 44% w sklepie Zgrani. Lincoln minus 43% w sklepie Rubiko. Wenecja minus 41% w AM76. Mariposas aż 63% taniej w sklepie Tania Książka. Potwory w Nowym Jorku minus 45% w sklepie Flamberg. Pakt z Diabłem minus 41% w sklepie Ale Planszówki. I jeszcze w Ale Planszówkach znajdziecie HeroQuest Game System edycja Polska minus 34%.
For the King, tym razem pierwsza część za jedyne 17,99. Teraz Cape 44,99, czyli 25% taniej. Legendary Mahjong minus 35%, czyli 14,29. A gra Antihero za 26,99, czyli 50% taniej. Zobaczmy, kto wygrywa wsiąść do pociągu Berlin. Moje gratulacje, odezwij się do mnie na Facebooku albo mailowo. A jak wygrać świetny insert do Władców Oceanu od firmy Redrewno? Wystarczy zostawić pod tym filmem obojętnie jaki komentarz. A ja wybiorę jedną osobę, do której trafi nagroda. Regulamin konkursu w opisie tego filmu. I to na tyle w tym odcinku newsów. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.